Z dzieła świętego Ambrożego Biskupa o misteriach. Uczy nas apostoł, iż nasi ojcowie wszyscy pozostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, i wszyscy zostali ochrzczeni w Mojżeszu, w obłoku i w morzu. Także i sam Mojżesz stwierdza w swym hymnie. Wysłałeś ducha twojego i pochłonęło ich morze. Owo przejście, podczas którego giną Egipcjanie Hebrajczycy zaś doznają ocalenia, jest jak zauważasz, zapowiedzią Chrztu Świętego. O czymże bowiem poucza nas każdego dnia ten sakrament jeśli nie o tym, iż grzech przepada w Nim i złoginie, podczas gdy pobożność i świętość przechodzą bezpiecznie. Czytasz iż ojcowie nasi byli pod obłokiem. Dobroczynny to obłok, uśmierzający ogień namiętności, dobroczynny obłok zacieniający tych, których nawiedził duch święty, spoczął później na Maryi Dziewicy i zacieniła ją moc najwyższego, gdy poczęła zbawiciela świata. Również i ten cud został zapowiedziany przez Mojżesza. Jeśli zatem już w samej zapowiedzi był obecny duch święty, Jakże mogłoby go zabraknąć w wypełnieniu. Wszak pismo powiada: Prawo zostało nadane przez Mojżesza, ale łaska i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Gorzkie były wody w Mara. Gdy jednak Mojżesz wrzucił tam drewno, stały się słodkie. Woda bowiem bez głoszenia Krzyża Chrystusa nie przyniesie zbawienia. Gdy jednak zostanie uświęcona tajemnicą Zbawczego Krzyża, wtedy staje się odpowiednia do obmycia duchowego i do zbawiennego napoju. Tak jak Mojżesz w proroczy sposób wrzucał drewno do źródła, tak też kapłan do źródła zwyczajnej wody dołącza orędzie Chrystusowego Krzyża, a wtedy woda staje się słodką i udzielającą łaski. Nie należy więc wierzyć jedynie oczom ciała. Bardziej widzialne jest to, co niewidzialne, albowiem ono jest wieczne, tamto zaś doczesne. Lepiej pojmuje się nie to, co oglądają oczy ciała, ale co dostrzega dusza i umysł. W końcu niechaj pouczą nas usłyszane przed chwilą słowa Księgi Królów. Naaman, z pochodzenia syryjczyk, dotknięty był chorobą trądu, i nikt nie mógł go uleczyć. Wtedy to jedna z zabranych w niewolę dziewcząt powiedziała, iż jest w Izraelu prorok, który może uwolnić go od trądu. Naaman, zabrawszy więc, jak powiada pismo, złoto i srebro, udał się do króla izraelskiego. Skoro ten się dowiedział o przyczynie przybycia naamana, rozdarł swoje szaty i wołał, iż zbyt wiele się odeń wymaga, Żądanie bowiem przewyższa zakres władzy królewskiej. Wtedy Elizeusz polecił królowi przysłać do siebie Syryjczyka, aby poznał, iż jest Bóg w Izraelu. Kiedy więc przybył, otrzymał polecenie siedmiokrotnego obmycia się w Jordanie. Naaman pomyślał wówczas, iż w jego ojczyźnie rzeki mają lepsze wody, a choć zanurzał się w nich po wiele razy, to jednak nie został oczyszczony. To właśnie wstrzymywało go od wykonania polecenia proroka. Jednakże wobec nalegań i zachęt ze strony sług ustąpił i obmył się. Dostąpiwszy zaś oczyszczenia, zrozumiał, iż to nie woda oczyszcza, ale łaska. Naaman wątpił przed oczyszczeniem. Ty zaś dostąpiwszy oczyszczenia, tym bardziej nie powinieneś wątpić.